dwudziestki w dacie mamy i rok nie szczędzi nam kłopotów. Lecz my radę sobie damy, bądź na nowy sezon gotów. Początkiem kwietnia, wcale nie bez lęku, wrócił nasz Wojtek błyszcząc od wcięku. Nie odpoczywając za dużo, mój bratku, zaczął znosić meble dla małych gagatków. W końcu do spania przywdział se szlafmycę i tęskniąc czeka na swą połowicę. Jest partnerka, lecz co to takiego? Poleciała sobie do bodźka innego. Przyleciała inna, przytulić siedeczko, lecz innemu w gnieździe złoży to jajeczko. Na szczęście nadzieja umiera na końcu. Po wyczekiwaniach cień Inki jest w słońcu. No i zaraz to bodźki, mając wciąż ochotę, zabrały się chętnie za swoją robotę. Jeżeli jeszcze tego, kochani, nie wiecie, wnet się pojawiło pierwsze, drugie, trzecie. Wysiedziała mama, wysiedział kitata i w efekcie tego mamy siostrę i brata. Dla ciatusi w urodzinki prezent od Wojtka i Inki. Niech się niesie ta wieść do nieba, Dar i Darusia, bliźniaki jak trzeba. Jakby tak hurtem wszystko poleciało, trzecie już łypie z dziurki, bo dwa to za mało. I już się nowinka rozeszła po necie, Julek jest witany na tym Bożym świecie. Teraz to rodzice latają nad wodę, aby wykarmić pyrtki nasze młode. I muszą krążyć w te i we w te przecie, bo to głodomory największe na świecie. Powiem wam jedno, kochani słuchacze, i żeby nie było, że teraz mataczę. Nieważna jest ilość i czy gniazdo nowe, ważne, aby wszystkie chowały się zdrowe. I jak ten Czarnecki po szwedzkim zaborze, ku naszej radości wrócą się przez morze. Trzeba też nadmienić, moje farfocelki, że do tej historii wniósł też wkład swój wielki jeden taki na czacie ananas udany, Jorgi, wyjątkowy i przez nas lubiany. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam cieplutko. A pozdrawiał Jorgi.